It's about time. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i kontynuujemy naszą przygodę w StarCraftie 2. Tym razem pobawimy się znowu kampanię. Zobaczymy, jakie tam są wymagania achievementów w misji drugiej. Jeżeli będzie coś mało ciekawego, przejdziemy od razu do trzeciej. Nie będziemy to się fabularnie jakoś rozdrabniać. Wszystko wam postaram się naświetlić, ale zobaczymy. Misja wyjęci spod prawa. Mam dwa achievementy. Zbierz wszystkie zasobniki z minerałem i gazem. Ukończ misję wyjęci spod prawa na poziomie trudnym w mniej niż 10 minut. O! To możemy spróbować. Najlepszy czas mam 11:28. Ale tam nie za bardzo się śpieszyłem, a mój skill trochę podrósł od tamtego czasu. Potem mamy godzinę 0. Ale dobrze. Wyjęcie spod prawa, zaczynamy. Jeżeli się uda, to odcinek będzie po prostu krótki. Jeżeli się nie uda, spróbujemy jeszcze raz. Okej. Aha, kurczę, głos wyłączyłem. Dobrze. Bo grałem po necie i grałem przy muzyczce. Ale czemu nie słychać głosów postaci? To mnie dziwi. Zaraz to poprawimy. Zresztą ten filmik nie jest taki ważny. Tutaj chodzi bardziej o rozgrywkę. Chyba, że będziecie chcieli na przykład poznać bardziej fabularną stronę tej gry, no to możemy zrobić typowego let's playa. Tylko, że no, jeżeli chodzi o tą grę, to jest cała masa dialogów. Naprawdę cała masa filmików. Między każdą misją są jakieś filmiki, między misjami. Nie ma takiego czegoś, że po prostu misja kolejna, zaczynamy, dwa zdania, jedziemy dalej. Nie ma takiego czegoś. Jest dużo więcej tego. Nie dość, że między misjami są filmiki i wprowadzające, i wyprowadzające, to jeszcze między misją jest filmik. I do tego mamy pokład Hyperiona, który jest całkowicie prawie interaktywny. Możemy przechodzić między pomieszczeniami, rozmawiać z ludźmi, bawić się w zbrojowni, w ulepszanie jednostek, bawić się w laboratorium, w ulepszanie jednostek. Tak więc jest tego cała masa i myślę, że ciężkie by to było. Dobrze, jedziemy. To będzie nasza piąteczka, to będzie nasza czwóreczka. Oddział numer 1. I dodajemy dźwięk. Nie wiem, czemu jest wyłączony. Aha, tutaj. Okej. I lecimy. Więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Pierdolisz. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Strasznie mi się kiepsko gra na tym 720 w ekranie. Złe wieść, ERK gotowy. Ale co, bawimy się. Dobrze, najpierw zaczniemy od zebrania wszystkich. Ale nie, ten achievement już mam, więc chyba nie muszę już go robić. ERK gotowy. Tak więc lecimy z atakiem na bazę. Za mało minerałów. Supply depoty trzeba robić. Za mało minerałów. Pooglądałem trochę tych poradników więcej i myślę, że no na pewno w kampanii to już jest różnica w grze. No jeżeli chodzi o stronę ligi i tak dalej, to dzisiaj grałem chyba 7 meczy, wygrałem 1, tak więc no jest jakaś tam poprawa, bo jakbym się nie uczył, to w ogóle bym nie wygrywał. A jak widać, coś tam się udaje wygrać, ugrać. Rafinerii nawet nie robimy. Niepotrzebni nam są medycy, a w tej misji to tylko ma wpływ na medyków. Szeregu, chłopaki. Zaraz sobie wszystko pięknie rozbudujemy. Pamiętam, z tego co pamiętam, to tam heliony są w bazie wroga. Niestety nie można jej przeskanować. Nie mamy jeszcze tutaj opcji takiej. Nie mam po prostu opcji. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie mamy opcji. Orbital Command, o, tak się to dokładnie nazywało. Ale poradzimy sobie bez tego. Nie ma tutaj tak dużo znowuż. Dobrze. Robią się dwa oddziały Marine. Tempo! Idziemy, próbujemy. Dlaczego nie?
Mamy tak jest, komandorze. Chyba trzecią minutę, a tutaj mogę zobaczyć czwartą, o to trzeba szybciej. Dołożyć kogoś. Pięknie. Rewelacja. Uwaga, idzie się. Komandorze, Dominium atakuje bazę rebelii. Cholera, i naszą też. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie się działo. Ale przynajmniej są na tyle głupi. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Dobra, lecimy dalej. Czekałem na szeregu, chłopaki. Lecimy, lecimy, którą mamy piątą minutę tutaj. O kurczę, to będzie ciężko. Ale co to dla nas? Zapierdalać, Marines. Nie wiem czemu, ale Marines to jedna z moich ulubionych jednostek. Shit. Rebelianckie szumowiny. Porządek. Lepiej, żebym tego nie załatwił. Kurde. Jest trochę różnicy jednak między poziomami trudności. Uwaga, idzie się. Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić. Zapierdalać, Marines. Na pokładzie, chłopaki. Dominium może iść do diabła. Ale żeś mi powiedział. Reynor rządzi. Kurwa, Reynor rządzi się. To chłopaki Reynora. A, zero strat. Pięknie. Chłopaki. Dobra, teraz się wpierdalamy. Chcesz mną zadrzeć, chłopcze? ERK gotowy. Czekamy. Uwaga, idzie się. Tutaj też. Pięknie, pięknie. A, zaraz się skończył supply. Ciś, ciś, ciś. I spróbujemy z pierwszym atakiem, bo mamy... Kurczę, no nie widzę tego zegara tutaj. Szóstą minutę. Tempo, tempo, tempo. Zapierdalać. Wydasz jakiś rozkaz? Gotowy do akcji. A, próbujemy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Chuj tam. Próbujemy. Oczywiście. Zebrane tu wszystko? Nie. Ci źli poszli tamtędy. Ty. Zbieraj to. Tak, żeby mieć wszystkie achievementy. Lepiej, żebym tego nie żałował. W tej misji, tym razem. Gotowy do akcji. Ostrzeżenie. Zbliżają się dominialne heliony. Dominialne heliony. Raz, dwa, trzy. Piękny focusing. Focusing to jest... taki, jakby to powiedzieć, całemu oddziałowi wyznaczanie jednego celu. Niezła robota z tym. To bardzo, bardzo przydaje się w walce, bo wtedy wszystkie walą w jedną, szybko wyeliminując kolejną jednostkę. Gotowy do akcji. I jesteśmy ostrzeliwani przez mniej jednostek naraz. O to chodzi. Wiem, że może moje tłumaczenie nie jest zbyt profesjonalne, ale o to dokładnie chodzi. Dobra, działać, chłopaki. Działać, 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 bo mamy kurwa 8 minutę. Dobra, napierdalać, a tutaj... Lepiej, żebym tego nie... Czemu tutaj nie robią się żołnierze? Dobra. Rewelacja. Dajemy czadu. Walimy. Uwaga, idzie się. Kurczę, trochę. Trochę mało mamy jednostek. Żeby to w takim szybkim czasie skończyć. Ale postaramy się. Jazda. No teraz przeciwnik trochę... Napierdalać! Spierdalać! Dobra, jakoś to wygląda. Ile mamy? 9.20. Kurwa mać! Mogłem się zdecydować szybciej na atak. Już, 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 kurwa. Szybko, drugie, baraki, baraki. Kurwa, spierdalaj. Zapierdalamy. Chyba się nie uda. Kurwa. Tempo, tempo, tempo! Drugie braki, szybko. Ty pierdol się. A już mamy 10 minut. 10?
A nie, bo tutaj jest przecież inny zegar. Teraz będzie 5-10 jakoś. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Napierdalać, szybko. Doskonale. Po zniszczeniu koszar i fabryki wystarczy wybić resztki i możemy spadać do domu. Ciekawy jestem, bo ten zegar tutaj szybciej chodzi. To nie jest zwykły zegar. Kurwa. Przepraszam, że się tak emocjonuję, ale no... myślałem, że to dużo lepiej pójdzie. Dobra, szybciej. Reszta bada. Uda się? Jak myślicie? Babka Pury, kto myśli, że mi się uda, kto, że nie. Kurwa macie. Uzyskałam dostęp do drzwi. Zobaczmy sobie film. Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad dźwigiem. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się stąd. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Na szybko spróbujemy. Jeżeli tym razem się nie uda, to kończymy, bo to jednak 10 minut to jest dosyć dużo. Czyli ten zegar jednak jest dobry tutaj. Ale dziwnie, bo szybko zapierdalają te sekundy. Złe wieści? Za mało minerałów. Szybko ogarniamy system. Gotowy do akcji. Będziemy potrzebować o wielu więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. No nie pierdol. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Za mało minerałów. Lecimy, lecimy. Fokusing. Raz. Dwa. Trzy. Ja straciłem jednego, oni... trzech. Biorę się za to. Sierka. Dlaczego nie? Lepiej, żebym tego nie żałował. Lecimy od razu odbijać bazę. Nie mogę się. Potrzebne dodatkowe. Komandorze. Szybko. Dominium atakuje bazę rebeliantów na południu zachodzie. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Lecimy! Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Właśnie. Nie mogę się doczekać. Dobra. Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie mi, co mamy robić. To? Witamy na pokładzie, chłopaki. Trochę mi myszka szwankuje, będzie trzeba kupić jakąś nową. Szybko. Reynor rządzi. Skopać tyłki Dominium! No to pomoglibyście, a nie tylko gadacie. Gotowy do akcji! A, drugie paraki miałem robić. Dobra, obcy. Dołożyć komuś? Spróbujemy zaraz. Którą mamy? 2.30, to trochę mało chyba. Tempo, tempo, tempo! Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopaki. Ale będziemy próbować, no cóż. Cieszę się, że tyle to trochę lepiej, za mało. Żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Czyli kolejka pełna. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Szeregu, chłopaki. Ale pierwszy wjazd spróbujemy wydasz zrobić. Wydasz jakiś rozkaz? Mam to. Lepiej poślijcie po worki na... O, shit. Gotowy do akcji. Kurczę, nikt mi nie dowodzi, to oni dodatkowe magazyny. Są cięcy. Dobra. Lecimy. Ci źli poszli tamtędy. Dzięki. Ostrzeżenie. Zbliżają się do mijalnych regionów. No. Tym razem lepiej poszło. Która mi ta czwarta. Niezła robota z tym bunkrem. Czyli... najgorzej się ogarnia twoim chłopcom i moim umiejętnościom. Rozpieprzanie potem resztek tej bazy.
Gotowy do akcji. Dobra. Tempo! Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra. To musi być nagły wypadek. Dołożyć komuś. Nie udał się atak jednak. Czekałem. Ale co to dla nas? Zaraz spróbujemy drugiego. Nie zniechęcamy się. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Gotowy do akcji. Tutaj się zbieramy. Tempo! To zapierdalać. Się robi. Dobra, próbujemy drugi raz. Szeregu, chłopaki. Od razu, nie będziemy się zackać. Uwaga. Bo mamy... Chcesz ze mną zadrzeć, 6,50. Chłopcze? Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, lecimy. Walimy! Nie mogę tego dołożyć, komatko. Gotowy do akcji. Kurczę, Hunter tutaj jest mocniejszy. Znacznie mocniejszy. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dobra, bez czekania. Lepiej, żebym tego nie żałował. Lecimy dalej. Nie mogę się dołożyć, kopie. Kurde, te koszary były. Przydałaby się nam pomoc. O, matko. Chciał już wjeżdżać, a tu dupa. Tempo! Gotowy do akcji. Lecimy. Jest, komandorze. Trzeba ciągle push robić. Się. Dołożyć komuś? Mam to. Teraz lepiej ja. Cholera jasna. A jak się nie uda, to trudno. Szybko się budują. Czekałem na ciebie. Szybko, dwóch następnych i lecimy. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Lecimy. W porządku. Gotowy do akcji. Napierdalamy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra. Dlaczego nie? Powinienem SFO-ami ruszyć. Oczywiście. Aż się. Nie mogę się doczekać. Uwaga, idzie się. O! O! Tempo! Dołożyć komuś? Cholera! Gotowy do akcji. Lekarza mogą zajebać. No i tym razem chyba nam jednak nie wyjdzie. Wtedy szybciej poszło. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Rozkaz otrzymamy. Lecimy! Dawać w tej dwóch. Uwaga, idzie się! Mogę poczekać na... Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Na dłuższy. Gotowy do akcji. Na większy oddział mogę poczekać. Pewnie. Przyjąłem. Też kluczem tutaj do wygranej są też medycy, się ale... tak napali. Dołożyć komuś? Chodźcie. Tak jest, komandorze. Uwaga, idzie się. Chodźcie. Dołożyć komuś? Dlaczego nie? Biorę się za to. Dawaj! Komu spuścić masło? Tempo! Nie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gotowy do akcji. Rozkaz otrzymany. Ta jest. Teraz napierdalać go, kurwa, zemsta za naszych marinków. Dajemy czadu. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Zróbmy to. Napierdalać go, kurwa. Przydałaby się nam dołożyć komuś? Tu, kurwa! Spoko, idzie od siebie. Załatwione. Tempo! Lecimy. Gotowy do akcji. No, już nie ma tak łatwo, nie? Kurczę, to jednak nie ma tak trudno, tak ciężko, to kurwa, nas się tak łatwo. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? O!
Dobrze, już 11 minuta, więc nie udało się. No trudno. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie albo spróbuję tego achievementa dobić, albo następnego, bo tu jednak trochę trudno jest. A może ja jestem lamą. Dobra, dzięki, że z mną byliście i na razie.